Dzień dobry, wieczorem przy świecach Tomasz. Interesuje się piłką i zbieram znaczki. I Roman Kołtoń. Górnik złoty. Pasjonat. No nie, prawda. Pasjonat, prawda dla ludzi. W pokładzie mamy naszego wspaniałego ratownika, który w razie czego wskoczy i nas uratuje. Z pytaniami podpowiadał. Może, wiesz, jakieś takie ucho tam jest i tyle. No cóż, i wrażenie... Kto by jak podskoczyłeś? Nie wiem, bo my się dobrze rozumiemy, wiesz. Komputer? No powiem wam, że Ernest Pol ma 39. Ale Kazimierz Dejna 40. Dejna zapomnieliśmy. Dejna ma 41. 39 żeśmy trafili, no gorzej nie można było trafić. To tak jak się pytałem Romka. Tak jest. Zdobyliście punkcik. Zdobyliście punkcik, panowie. Coś to rażenie przyszło później. Pytam się Romka Kosackiego, mówię, Romek, ile ty masz meczy w reprezentacji? On mówi 68. Ja mówię, do czemu skończyłeś na 68? Ty spokojnie mogłeś jeszcze grać. Mówię, bo to moja ulubiona pozycja. Ale to chyba 69. Znaczy, sorry, 69. ale czujny. Tak? No tak, tak. Łukasz Surma. Zobacz wynik, patrz co się dzieje. Kończymy to. Na jeden. Dopiero zaczynamy. Kowal, musimy się odezwać. Wymień minimum dwa inne polskie kluby, w których pracował. Lechia, Gdańsk, Raków, GKS Katowice. Komputer? No brawo, brawo. Żani! Jak pokonać weszło, to normalnie dzieje? Stanę tu na głowie, jak ich pokonam, nie? Kowal, gdzie ma naprawdę wiedzę, uwierzcie mi, on przeczytał więcej książek, jak wszyscy wy razem tu wzięci w studiu. Tu trzeba tak. No ale co, lecimy dalej. O, teraz jest ciekawe pytanie. Prój, zmotywowałaś mnie, prój! To było łatwe. Prój. Uważa. Tym się nie podniecaj, to było łatwe, naprawdę. Nieważne, ale jest 3-1. Które dwa... Trzeba się zastanowić. Geografia, zakłania, ząk, geografia. Ząk, taka kratka jest, ząk. Gdzie jest ten od prądu, bo jego jeszcze nie kopało. Śląskie. Górnik Zadzów na naszym czacie. Lubisz pana Krzysia? Lubię bardzo pana Krzysia. 3-2 dla nich. 3-2. Tak. A teraz pytanie dla naszych widzów, którzy są na premierze na czacie, więc uwaga. Też możecie odpowiadać, ale poczekacie tak 20 sekund. Nie odpowiadam. No dobrze. O, pytanie też od widza Tomasz Otwocka. Od widza dla widzów. W jakim polskim zespole karierę zakończył wielokrotny reprezentant Polski Ebi Smolarek? Jagiellonia. Pewnie wiecie. Jagiellonia. A my może... Ty, ale chyba wszyscy usłyszeli, jak tutaj Tomek powiedział. Możesz odpowiadać? Tak, bo jego tronował. No cóż, będziemy musieli zaliczyć te 5 odpowiedzi, nawet jak usłyszeliście, no bo oczywiście Jagiellonia Białystok, ale no, chcieliśmy dać trochę czasu dla naszych... Na czacie dla widzów. Ja się nazywam Tomek Haj, to mogę... Wracamy do... Wracamy do rywalizacji. Już byłem porażony. No, kto? Zaśmienię, bo mi Roman... Węgry i Islandia. Roman mi rzucił... Islandia, wiedziałem, że... Islandia! Finlandia, źle powiedziałem, bo mi chodziło o alkohol. Robin, a to chodziło o Islandię. Roman wyskoczył z tą Albanią, ale mi od razu... Nie, Albania była... Ty by się nadawała, mówię ci, do radia weszło, no. Do radia weszło? Dobrze, dobrze, lecimy dalej. Też szukałem bezpośredniego... No i co teraz? 4-4. No co, ale co to jest? Sprzeczne pytanie. Lecimy dalej. Aj, za ja szybko się wyrwałeś. Przesadziliście już A teraz. Pytanie brzmiało... Po dwa im dodajesz? Nie, 6-7. Ja tutaj trzymam pod stresem trochę. Ja ją trzymam pod napięciem. Ten pressing, dobrze. No brawo. Pierwszy mecz za Ajaxem nie strzelił. Tak, bo wtedy Mats Hummels strzelił. 1-1. Ale blisko. No cóż, Janki, więc słuchajcie. Jaka polska drużyna w eliminacjach europejskich pucharów wyeliminowała w dwumeczu Manchester City? Woda się skończyła. Co ty masz za literatkę? Wszyscy dostali jakieś normalne szklanki. Duże. Już wiemy, że grok i możemy jechać dalej. Jola, pożycz wodę Tomkowi. Nie, no śmiejemy się. Ale tobie też. Tu był potrzebny jakiś wodzianek, żeby wniósł. Sushi, wodzianek. No ale tak, odpowiedź. Czekaj, ja sobie to wpiszę, poczekaj. Ale wiesz co, coś mi nie pasuje. 9-7. Bo ja byłem na domowym meczu Fluminense na innym stadionie. To mi nie pasuje. Dlatego tak nie odpowiedziałem. Krzysztof, Wojciech. Krzysztof, Regał. Krzysztof, Wojciech i zrobimy bekę, patrz. Tam takie serduszko, są taki rysunek, gdzie są kamery. Ja muszę to zweryfikować. Komputer może zweryfikować. Tak, wtedy PZPN mi bilet załatwił. 8 przesiadek, jakaś taksówka. W jakichś wioskach w Brazylii się zatrzymałem. Wyszła krowa, wszedł cielak.
taką awionetką leciałem. Dobrze. No tak, jeden mecz. To było na Mundial 2006. Max, co oni mogą zrobić? To jest max, co mogą zrobić. To jest remis. Max. Musisz się nauczyć tego gra. Nie, bo ten ma tak, a ja mam tra-ta-ta. 10-7. Nie, jak wygra Stan, jak wygram z tobą. Ty chyba z tańców wracasz jakiś, co? Paletów, dobra. Nie wracam. Nie. Jestem. Nie wracam, tylko jestem. No i panowie, mam dla was puchar. O, tutaj, ten biorę z przyjemnością. Po takim zwycięstwie. Po takim zwycięstwie. Można całować, dawaj, jedziemy, spotka. Po piątek ma to, a my... Mówię, dawaj, tańcy. Pamiątkowa fota, dawaj. Kto robi? Brylant, hop. Dawaj. Pamiątkowa fota, a ja jeszcze poszło. Zadam pytanie dla widzów. Tomek, gdybym nie widział twojego Instagrama z nocy, to bym myślał, że tak, wiesz, po prostu masz taki nastrój. Z nocy? Ja jak moje koledzy, nie bawię się w nocy kombi. Na tym. Grało. Ale czujny, zobacz. Ty nie pamiętasz nam. Słuchaj, ja to, co wrzucam, to pamiętam. Nie. Dobrze, dajcie suby na YouTubie, łapki w górę i ten na jakiś YouTube dzwoneczek. Na YouTube. Tomek, nie mylić z Red Tube. Nie mów, nie znowu. I możecie znaleźć się właśnie tutaj z nami w studiu. Być może zagrać nawet w drużynie z Tomaszem Hajto. A ja dziękuję ekipie Weszło. Dziękuję Krzysztof bardzo. I Wojciech. Dziękuję. O, proszę, chwila dla fotorepu.